Also wir sind hochzufrieden. Das erste, Sieg, Auswärtssieg. Und die zweite ist, wir haben mit Null gespielt. Also das ist schon wichtig für die, Kopf. Die Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, war sehr gut. Also wir sind hochzufrieden. Zweite Halbzeit, wir wussten, Mitch hat wesentlichen Druck gemacht, hat neue Spiele eingewechselt und dann Druck war da, aber wir haben gut durchgehalten, wir sind hochzufrieden. Erste drei auswärts, das ist wichtig in diesem Zeitpunkt, sehr wichtig, weil, weil in drei Tagen ist das nächste Spiel und wir müssen schnell wie möglich regenerieren. Und zu Hause müssen wir wiederholen unsere Leistung. Es wird hart, aber wir sind bereit. Także jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Pierwsza wygrana na wyjeździe. Po drugie, gdzieś tam w końcu zagraliśmy na zero stylu. W pierwsza polowa z naszej strony bardzo dobra, w drugiej polowie mieć troszeczkę nas przycisnęła, weszli nowi zawodnicy, wytrzymaliśmy tą presję, tą presję miedzi. Bardzo ważne, trzy punkty dzisiaj, ale trzeba być ale skoncentrowani, bo za trzy dni kolejny mecz u siebie. Musimy się szybko zregenerować i u siebie powtórzyć dzisiejszy mecz. Na pewno, jeżeli chodzi o samo spotkanie, wynikiem jesteśmy mocno rozczarowani. Wiedzieliśmy, że przyjedzie zespół, który będzie mocno zdeterminowany, który oczywiście będzie grał tutaj w takiej sytuacji, jakiej się znajduje, o pełną pulę. Natomiast to, czego nam na pewno w tym meczu, uważam, w pierwszej kolejności zabrakło, to takiej na pewno konsekwencji w pierwszej połówce. Troszeczkę z tym odbiorem mieliśmy problemów. Pierwsza bramka, nie będę oczywiście wyróżniał, ale tutaj duży błąd popełniliśmy, bo mieliśmy to dokładnie na odprawie, mówiliśmy, jakie należy się zachowywać. Niestety było inaczej. I myślę, że kluczowe takie elementy, które zaważyły, kluczowym elementem była skuteczność, bo niewątpliwie mieliśmy tę sytuację Romka na 1-1, czy w drugiej połowie od razu otwierająca sytuacja Fabiana też na 1-1 i tak jak mówię, no już nie będę resztę mówił, o Rafał strzela bramkę, oczywiście dość pechowo, jeszcze po nodze ta piłka spada Fabiana, także tak jak mówię, co do kontrowersji, to myślę, że nie będę się odzywał, bo trzeba to przeanalizować, ale to na pewno nie może być tak, że to zaważyło. My musimy, jeżeli chcemy wygrywać w tej lidze, no być po prostu bardziej koncentrowani w tych decydujących momentach, kiedy mamy uderzenie, kiedy jest sytuacja bramkowa, bo naprawdę uważam, było dużo tych sytuacji. Niestety, tak jak mówię, dzisiaj to szczęście było po stronie Zagłębia, nasze celowniki były rozregulowane, także tutaj to był największy problem. No cóż, no najważniejsze teraz jest szybko, oczywiście od nowa. Gra toczy się dalej. My nie przegraliśmy jeszcze wojny, tylko małą bitwę, która się będzie toczyć dalej. Jest wiele zespołów i na pewno szybko musimy się mentalnie podnieść. I mamy następny pojedynek już we wtorek, także dobrze się przygotować do tego kolejnego spotkania. Dziękuję.